Witajcie, rezydenci, w tym kolejnym, 14 już odcinku z gry Resident Evil 4. Na pewno poprzedni odcinek pozostawił na waszej twarzy takie niedopowiedzenia. What the hell, co tutaj się revealu wydarzyło? No na pewno nikt z was nie spodziewał się takiego zakończenia. W sumie dziękuję Pingwince, bo to ona zasugerowała mi, żeby zrobić takiego mindfuck. No i większości z was oczywiście się coś takiego spodobało. Ale przepraszam, o ile niektórych też z was zabolało, że Leon wyciągnął kopyta. No taki był scenariusz. Dobrze, przejdźmy do meritum, przejdźmy do sprawy, rezydenci, bo widzicie, sporo akcji się dzisiaj wydarzy. Będziemy kopać tyłek pewnemu panu, kurduplowi Salazarowi, ale zanim to nastąpi, jeszcze chwila. Dobrze, skupić się muszę, rezydenciaki, mamy tu kilku petentów do strzału. Dobrze. I tak, troszeczkę mój ekwipunek się tutaj, rezydenciaki, zmienił, bo musiałem fragment sobie przejść od nowa, jeśli chodzi o statuę Salazara. Zupnijmy, co my tutaj mamy. Co my tu za petentów mamy? Ojojojojoj. Aż spudłowałem przez to. Temu panu podziękujemy. Temu panu również podziękujemy. Te takie toczące się beczułki, je możecie też zestrzelić jakby co. To te toczące beczułki kojarzą mi się z grą Donkey Kong, o ile dobrze pamiętam. Tam właśnie też taki goryl zrzucał takie beczki. No i my musieliśmy sprytnie unikać ich, żeby nie dać się, po prostu zabić. Oj, 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 oj. Co tu, jakieś petardy mnie ktoś zrzuca? Mam tu jakiegoś petenta, ale muszę chyba wejść wyżej, rezydenciaki. Podejdźmy sobie tutaj. Nie wiem, czy w tych lampach nie ma spinelków, ale mniejsza już z nimi. Tak jestem dopakowany, tak sianem. No i teraz możemy użyć tej broni przeciwko nim. Tutaj muszę petenta sobie jednego strzelić. Dobrze. Pyk. A oni będą tam wchodzić pojedynczo, pomału, pomału. To więc warto sobie odczekać jakiś tam czas i podrzucać kilka beczek dodatkowo. Zejdźmy sobie od razu za nią. Nie wiem, czy tutaj też tym skrótem nie poszli. No tak, kilku się pcha. Poszedł. Twarde lądowanie weźmiemy. Dobra, tutaj peski się znalazły. Gdzie, panie kochany? Suplesy muszą być. Nie pamiętam, czy dużo fantów za nich zgarniemy. Wydaje mi się, że nie będzie to jakaś wielka kwota, no ale warto tutaj poszarpać się, przynajmniej żeby mieć święty przysłowiowy spokój. Piękny suplesik, elegancki. Sama w sobie ta wieża nie jest jakaś taka trudna. No może dla niektórych będzie stanowić ciemne wyzwanie. Ja tak mam mieszane uczucia, jeśli chodzi o tą lokację, ale nie ukrywam, że jest bardzo fajnie, elegancko odwzorowana. Odwzorowana? Stworzona. O, to będzie lepsze określenie. Panie, bo przez pana to ja jestem w punkcie wyjścia. Na glebę. Dziękujemy, że wykitowałeś, że zrobiłeś tam tą łachę. No, 5,5 klocka, no, nie jest to mało. No, przynajmniej no, dla mnie. Wasze zdrowie? Albert Wesker w kubku Umbrelli, no. Nieodłączny element rewilka. Tutaj nie musimy już wchodzić. Ale podejdźmy sobie po schodkach. Nie ma tu żadnych skarbów, takich przynajmniej mi się nie rzucają w oczy. Ale jeśli coś oczywiście pominąłem, to napiszcie w komentarzach. Żeby ci, którzy grają, którzy szukają porady, no po prostu nie sfejlili, moich błędów nie popełnili. Tu nic nie mam, tu mam jeszcze kilka beczek do wyorania. Zobaczmy, co tu za fanty są. Zawsze coś. Amo do snajpy, chętnie. Chętnie przyjmę. No i w górę serca, mości panowie i panie. Teraz przyda się nam shotgun, na pewno. Bo będą tutaj kultyści nam spadać. Jest pewien sposób na jakby sprawne tutaj ich eliminowanie, bo oni będą... Oj, 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 oj. Oni tak śmiesznie wchodzą, że możemy ich właśnie ładnie
wystrzelić, że oni będą wylatywać. Kurde, tracę czujność. Speedrunnerzy to ładnie to ten motyw przygarnęli, no ale ja aż tak mocno nie ogarniam. Jak tak fajnie, elegancko się strzelacie, to dwóch na raz wypadnie, nie? O, tak jak ten na przykład. Albo tak jak tych dwóch. No, zapraszamy. Sami dobrze wiecie, na speedrunie, tak, no, liczy się ten czas. A ta winda potrafi napsuć trochę krwi. Nam się nigdzie nie śpieszy. Dla nas nawet lepiej, jak ten odcinek się będzie przedłużał. Czekajcie, mam granata palącego. I tak tego sporaż, no to po co to trzymać? Poszedł stąd. Pięknie, ładnie, dobrze siada. Nie jest to jakoś wysoko, nie jest jakoś, to wiecie, tak długo ta winda nie jedzie w górę. No ale dla niektórych osób jest irytująca, bo dawaliście mi już takie delikatne sygnały, że właśnie ta lokacja potrafi niektórych skutecznie wpieniać. Okej, tu nic nie ma. Patrzcie, jak to się wszystko, ten oceanik elegancko tutaj, no. Jest na co popatrzeć. Rozciąga się pięknie. Dobrze, revealu. Bo my czekamy na kwintesencję i zwieńczenie tego odcinka, tak? Wiem, czekacie na kurdupla Salazara. No, sprawiedliwość już po niego idzie. Wyrok wydany, ja będę tutaj katem. Ale jest rezydenciaki, musimy wszystkie kąty tutaj odwiedzić. Bo jest na przykład tutaj taki kąt, który łatwo możecie przegapić, bo tutaj już nominalnie byście lecieli do tej windy. A warto sobie jeszcze tutaj zrobić jump down. O, piękną rzecz żeśmy znaleźli. I ją będziemy opierdzielać u pana handlarza za ładnych par 3. Dobrze, żeście mi też w sumie napisali w komentach w poprzednim odcinku. Pozdrawiam, Dawio, bo to ty żeś zwrócił uwagę na to. Nawet ja się na tym wyłożyłem. Ale chodzi mi o to, że będziemy sobie zaraz sprzedawać koronę. Ja myślałem, że tam 3 elementy trzeba do niej wpakować. Okazuje się, że tylko 2. Zdrówko. O, cyk. I pewnie myślicie, że ja sobie tutaj kupię właśnie rakietę. Większość z was by tak zrobiła i jest to najbardziej rozsądna rzecz, którą tutaj zrobicie w Resident Evil 4. Ale no ja nie lubię iść na łatwiznę. Wiecie, że lubię sobie stawiać drobne, małe wyzwanie. Opierdzielmy sobie wszystko to. I zaraz wam moją taktykę tutaj na skuteczną walkę zdradzę. Tak, Magnuma sobie polepszymy. Magnum, rewolwer. No dla mnie zawsze to Magnum, bo amunicja. Magnum się pakuje do rewolweru. Do rifla. Czekajcie, muszę sprawdzić stan. Mamy jedną peskę, to by się przydało. Delikatnie artystyczny burdel się tu nam wytworzył, ale okej. Okay. Poczekajcie. Weźmy sobie 12 pestek. Przyda nam się. Zaraz będziecie wiedzieli, o co mi do końca kaman. No i co? I w sumie tutaj w Red Nine nie będziemy pestek na razie rozszerzać. Mamy tutaj jeszcze 12. Ale zróbmy sobie miejsce, rezydenciaki. Chwila spokoju. Chwila chilloutu dla was. Dla mnie oczywiście robota. Żeby tu was nie kłuło to po oczach. O, zrobimy sobie coś takiego. Dobrze, zioło niech tak zostanie, amunicja sobie niech tak zostanie. I u pana handlarza kupimy sobie tutaj do TMP kolbę. Też żeście mówili, żeby swego czasu ją kupić, ale wcześniej po prostu, no sami widzieliście, ja aż tak dużo może nie używałem tego TMP. W niektórych momentach faktycznie by się przydał, ale teraz, kiedy będziemy wkraczać do pewnej już lokacji, no ona będzie niezwykle użyteczna. I przy walce z panem Kurduplem ja ją właśnie z niej też skorzystam, bo mam już celowanie takie bardziej przy oku. Ale dobra. Nic nie robię, nic nie zapisuję. Żegnam panie handlarzu. No, wiem, że go byście chcieli uciukać, ale zostawmy go już. Niech sobie żyje, chłopaczyna. Ah! You just missed her. The ritual is over. She left with my men to an island. What? Thank you.
due respect towards your impressive and stubborn will, Mr. Kennedy, welcome. Guess after this there'll be one less to worry about. Ajajajajajaj, rezydenci. Pan Kurdupel Salazar ładnie się tutaj zmiksował z panem Verdugo. Taka chwila mojego skupienia była, po poker face'a na pewno widzieliście. Ale taki jest szybki sposób na pokonanie pana Kurdupla. Kolejny zaraz, oczywiście za rakietnicą. No, co mogliście tutaj zauważyć? Szybko wywalamy sporą część amunicji z TMP w jego oczko, aby potem właśnie dobić go na przykład z dobrze rozwiniętego magnuma. Jeśli się boicie, rezydenciaki, to jest tak, że jeśli tutaj staniecie sobie on dokładnie, to po boku tej jego macki nic zbytnio wam nie zrobił. Wtedy wystarczy, że na przykład, no nie wiem, będziecie sobie strzelać ze snajpy, z czegokolwiek i pan Kurdupel Salazar również wyciągnie kopyta. Co ciekawe, jest jeszcze tutaj w tej lokacji rezydenci glitch. Ja go konkretnie nie kojarzę, konkretnie go nie znam, ale podobno jeśli zrobicie Ditman glitch, ten ze Strikerem, to wtedy możecie po prostu podejść do drzwi i sobie stąd wyjść. Jakoś tam przez tekstury i tak dalej, ale nie jestem kompletnie do końca pewny, jak to działa, tak więc nie chcę was okłamywać. No i ciekawa jeszcze a propos historia z tego Ditman Glitch, bo dlaczego, skąd w ogóle taka nazwa rezydencji? Okazuje się, że kiedyś człowiek, który odnalazł jakby ten glitch, wstawił na chyba Reddita czy inne jakieś tam forum związane na przykład z Residentem, nie wiem, czy do końca też nie pamiętam, wstawił właśnie film, gdzie pokazywał, że coś się stało z jego grą. No i ludzie jak to podłapali, no to próbowali z automatu jakby no to odtworzyć, odwzorować. Jeszcze chcę wam tylko jedną rzecz pokazać. Patrzcie, jaki tutaj elegancki jest właśnie chorągiew, emblemat rodziny Ramon. Też spoko opcja do wykorzystania w na przykład naszych materiałach. No i właśnie a propos, wracając do tego glitchu. Facet nie wiedział, co się dzieje, nie wiedział what the fuck, what the hell. Ludzie to podłapali, zauważyli, że jest taka możliwość, żeby właśnie wchodzić Leonkiem w tekstury. No i tak to stąd się wzięła ta nazwa. Szybka, prosta rozkminka. Ale że najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że dzieło przypadku, można tak powiedzieć, no taką rzecz jakby nam dało. Ja nie lubię używać glitchów, sami o tym dobrze wiecie, ale warto o nich wiedzieć, rezydenci. Słyszy mnie strasznie, tak więc... Trochę sobie tutaj polatamy. Mamy znowu pana handlarza. Mamy cały ekwipunek zawalony. Ale spokojnie, rezydenci, nie będzie tak, że przez kilka odcinków będę się tutaj męczył. Sprawdźmy tak. Wartość zioła mnie interesuje. Dwa klocka tego softsprinków kosztuje 2,5, więc bardziej opłaca nam się softsprinki sprzedawać. Flash grenade'ów mam sporo. Jeden nawet tutaj zaraz będzie. Tak więc cztery sobie opierdzielę. Tego jednego zapalającego też sobie opierdzielę. I mam sporo ammo do shotguna.
pozbędę się 30 pestek. Is that all, stranger? Kurde. Sorry, źle. 30 pestek się pozbędę, to są już dwa jakby miejsca w ekwipunku i pozbędę się 30 pestek do pistola. To rifle warto sobie zostawić, magnum to broń Panie Bóg, a reszta zostaje tak jak zostaje. Na razie sobie zioło zostawię też rezydenci, bo w niedługim czasie będziemy mieli a little small problem, jeśli chodzi rezydenci o przedmioty leczące. Red 9 przydałoby się na full już rozwinąć, wtedy dostaniemy ekskluzywne polepszenie do naszej broni, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Striker, na pewno reload speed, bo mnie wpienia, wkurza mnie wręcz, jak wolno reload się tutaj odbywa. No i co, w snajpie? W snajpie jeszcze sobie zostawimy, bo przed chwilą żeśmy polepszali. Do TMP? Nie, olejemy na razie sprawę. Mamy jeszcze 150 pestek do wystrzelania. Do Magnuma, do rewolweru przyjdzie na to czas. Dobra, ładnie tutaj mamy miejsca, możemy tutaj troszeczkę pomanewrować. Jeśli zioła nie będę używał w najbliższej lokacji zbyt dużo, to wtedy owalimy sobie ze 3 takie potrójne. Dobra, zostajemy z tym co jest, tutaj jeszcze mamy ammo, warto wziąć. Trochę sobie tutaj postrzelamy zaraz rezydenciaki. No i w mojej opinii zaczyna się troszeczkę już bardzo, bardzo nudny etap, ale tylko przez chwilę. Jeśli dojdziemy do pewnego ciekawego przeciwnika, jakim jest Jack Krauser, robi się niezwykle ciekawie, ale jak to ja, nie chcę uprzedzać faktów. Need a ride, handsome? Okay. Some business to take care of. See you later. Women. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. Ach, ciekawa pokazówka, szczególnie z Ada. Ada to jest taka hot, że Leon traci przy niej głowę, ale co ona biedna robi z tym właśnie naszym Leonkiem, ojojoj. No nic, mniejsza z tym. Rezydenciaki, też jeszcze wrócę do pokazówki tutaj z panem Lordem Sadlerem. Powiedział on, że ma jakby to gdzieś, nie, że Salazar wyciągnął kopyta. Dlaczego tak jest? Jest tak, rezydenciaki, bo chłop i tak osiągnął sukces. Ja odsyłam was do w sumie filmu teraz, który zadebiutował z Bitorezem Mendezem, bo tam po prostu Osmundowi zależało na tym, żeby wykorzystać Salazara. Wykorzystał go, potem gdy osiągnął już swój cel, no to Salazar był mu kompletnie niepotrzebny. Co ja tutaj pajacuję, rezydenciaki? Chcę wam jedną rzecz pokazać, o ile mi się uda oczywiście, bo na razie wszystko idzie tak, że w inną stronę, ale się udało. Oj, znowu rewilek popsuł grę. No tutaj jest tak, rezydenci, że jeśli nie chcecie zbytnio szarpać się w tej lokacji, możecie wykorzystać sobie taki oto właśnie błąd. Robicie standardowo striker, odpalacie Deadman Glitch, no i wtedy możecie obejść sobie całą jakby tą lokację. W pewnym tam momencie, może mi się uda, zaraz wam pokażę. Leonek robi tak. O, Leon jak Bóg chodzi po wodzie. W pewnym momencie tam Leon zacznie iść jakby w górę. No i dostaniecie się o tutaj. Odpali się pewna pokazówka, wystarczy, że zrobicie quick time event. No i wszystko będzie jak ta lala grało. Ale z racji tego, że ja nie lubię takich rzeczy, no to rezydenciaki, sobie olewamy temat. Dobra, zostawimy sobie na chwilę Deadmana.
polatamy sobie szybciej, żeby nadrobić stracony czas. Jest kilka takich lokacji. Tutaj jest ta najłatwiejsza, jeśli chodzi o tą skałkę. Swego czasu ludzie tutaj wykorzystywali ten błąd, ale tutaj jest, przepraszam za określenie, cholernie ciężko odpalić ten glitch z teksturkami. Także weźmy to i zapierdzielajmy. Wiem, że teraz to wszyscy oczy robią. Ojej, refilu, ale szybko Leon lata. Spokojnie, zaraz to wyłączymy. O, masz. Moje uszy krwawią i to ostro. I teraz, jeśli interesuje was, to jest drobna ciekawostka, drobna drobnostka. Jeśli interesuje was malutka pokazówka, to zanim tutaj wskoczycie, zanim, bo możecie rozwalić oczywiście ten reflektor, to wskakujecie jakby w to światło i odpala się alarm. My oczywiście chcemy tego na razie uniknąć, bo gramy taktycznie, więc lepiej, żeby nas tutaj żołnierze odkryli, ale to później. Czekajcie, bo nie mogę Deadmana na razie wyłączyć. Refilu, oszukujesz! Dobra, wyłączył się. Wykorzystajmy tutaj właśnie czas, kiedy chłopaki się zbytnio ostro nie zorientowali z naszej obecności. Tu potrafił w ciry ostro spuścić. Tam jakiegoś mam chyba Batmotherfuckera, ale kryje się. Dobra, wejdźmy tu. Musimy otworzyć drzwi. Pewne wrota bardziej, tak? Oj, co to się stanęło się? I żeby tego właśnie rezydenci dokonać, to trzeba wiązkę takiego lasera, takiego światła odpalić. Z czym do ludzi, tej. I ta wiązka właśnie kojarzy mi się ostro z Resident Evil 5. Zawsze mi się kojarzyła. No ale w piątce, jak wiemy, zaczerpnęli pomysł z czwórki. Spokojnie, panie kochany. Tak, ja patrzę na tego gościa, to mi się wydaje, że to jest jeden czarnoskóry w całym Resident Evil 4, ale może to tylko moje takie wrażenie. Że on wcale nie jest czarnoskóry, tylko taki brudny. Obwalony w kale popachy. No, odporne bydle. To trzeba przyznać. No, tam jest kilku chłopaków, ale olejmy ich na razie. Czekajcie, jak dobrze tutaj zrobię, to ustawię. Rotate. Dobrze, zrotatujmy sobie to. To dobrze ustawię, to nie będę musiał już tutaj wracać, rezydenciaki. Ta lokacja jest właśnie męcząca przez te cholerne światełka. Weźmy sobie jeszcze to. Będzie sporo chłopaków właśnie do nas tutaj przychodziło zaraz. Poszedł. Więc jakoś musimy to sprytnie sobie tutaj rozegrać. Dobrze, no wiemy, o co chodzi. Ludziska, no. Aż tacy tempi to chyba nie jesteśmy. Co mu ta bańka nie siada? Oj. Robi się a little niebezpiecznie. Jeden z takich bardziej lepszych tutaj spotów i pozycji, bo nie musimy się bać o nasze plecy. Dużo tych plagasów teraz będzie, widzę, z nich wyskakiwać. Drugi do kolekcji. No dobrze, że mamy flashbungi. Na dwa to już opłaca się właśnie wykorzystać. O nie, nie siadło. Fail, rewilku. Amo żerny i to cholernie. Dobrze, sporo tej amunicji do shotguna. Gdzie? O, piękny podwójny dupshot. O, ten ma kurna machę na sobie. No tak, zapomniałem, że ci żołnierze to bardziej tacy kurde kuloodporni są. Dobra, postaję w miejscu.
W ogóle po co, skąd tutaj się żołnierze wzięli? Otóż pan kolega Sadler, nie wiem czy nie zwabił jakiejś jednostki właśnie wojskowej tutaj w te tereny, potem zlecił właśnie wybudowanie takiej bazy wojskowej do właśnie swoich chorych testów, ale bym musiał bardziej zagłębić się jakby tutaj w postać samego Lorda Sadlera, no i w sytuację tutaj na wyspie, ale coś takie przesłanki chyba były, z tego co pamiętam. No, panie, lekko mnie przestraszyłeś, pan. Patrzę, czy jeszcze gdzieś czegoś nie zostawiłem, ale chyba nie. Wszystkie kąty żeśmy tutaj w sumie odwiedzili. No i nie wcelowałem z tym ustawianiem, muszę jeszcze raz podejść. Rotate, please. No problem. O, pięknie siadło. Podoba mi się ten emblemat właśnie na tych drzwiach, nie? Który informuje nas, że tutaj teren jest plagasów. Panie kochany, poszedł pan stąd. Może ze snajpy siądzie? Siadło. Dobrze. Wyeliminowaliśmy sobie rezydenciaki wszystkich i jeśli byśmy tego nie zrobili, to zaraz nie odpali nam się jedna z pokazówek. Ale to spokojnie, zaraz wam pokażę, o co mi kaman. No, byłaby wtopka i to ostra. Jeśli byśmy ich wszystkich nie wyorali, tylko od razu tutaj lecieli, otworzyli te wrota i byśmy szli tutaj, ta pokazówka się nie odpali. I wracając do mojego Deadman Glitch, o którym wam wspominałem, jeśli przejdziecie przez to właśnie tekstury odpowiednio, to tutaj na tą pokazówkę właśnie się natkniecie. Tak wracając do tematu. Wejdziecie w tej właśnie oto lokacji. Muszę tutaj broń sobie wybrać odpowiednio, czekajcie, bo i w sumie i tak trzeba reloadnąć, i tak. Interesuje mnie ulepszenie naszej tutaj broni rezydenciarki. No i żeby skorzystać właśnie na ulepszeniu związanym z pestkami, no to trzeba się wystrzelać jakoś tak umiejętnie, równomiernie. Hello there, żołnierzu. Olejmy go sobie na razie, tu nic nie ma. Tu jest kolejny z tych reflektorów, ale tego chyba nie damy rady zestrzelić, więc zostawiamy sobie go tak, jak jest. O, już się tam nie puszcz tej. Zaraz, zaraz papcio da papu. Dobrze, pięknie. Jeszcze jakiś chłopak tu jest? Nie ma. To jest fajna rzecz, rezydenciaki, trochę jakby rozwijająca nasz lore, fabułę, jeśli chodzi o Resident Evil 4. O, ten obraz jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekawy. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest logo kultu Los Illuminados. Widzimy tutaj jakichś właśnie ludzi, którzy składali ofiary z innych ludzi na cześć plagasów. I to jest spoko rzecz, która też również zostanie przeze mnie wykorzystana pewnego razu do filmu, może o Los Illuminados. Mamy o plagasach, mamy już o Vitorezie Mendezie, więc może teraz byśmy zrobili o Los Illuminados. Ale to, jeśli oczywiście chcecie, bo jeśli nie, no to szkoda tracić mojego jakże cennego czasu. Lepiej zagrać w gierki, nagrać do was gierki. Tutaj to mamy takie o skrót. Informuje nas tutaj ta wyrwa, że coś tam jest. A gdzie jest ten jeszcze jeden pan? Dobra, tamten pan, to już olejmy go sobie. Oj, oj, oj. Dobra, nie wcelował. O, jak te dźwigi zapierdzielają. Nawet nie wiedziałem, że tu dźwig jakiś zapierdziela. Proszę bardzo, jak się refilek też kilku rzeczy dowiaduje. No, mieliśmy tutaj nieprzyjemnego gościa z rakietnicą. Panie, zaskakujesz mnie pan. No ta lokacja jest mocno wpieniająca. Bo ich sporo się tutaj respi, nie wiadomo skąd. Dla mnie to oni wyłażą dosłownie z tyłka. Poszedł stąd. Szybko, szybko. Możemy też wykorzystać element otoczenia. To zaraz wam powiem, o co kaman.
tu dosłownie rezydenciaki mamy taki wóz z beczkami. Było to już przy okazji kościoła w wiosce, nie wiem czy pamiętacie. Na tych kilka fantów to ja bym sobie jeszcze zebrał. Nie wiem czy mi to bokiem nie wyjdzie. Ło. Trzeba się salwować właśnie TMP. Pięknie, pięknie, ładnie. Panowie, dziękuję za fanty. Nie wiem, czy to jest w ogóle warto się z nimi tutaj szarpać. No właśnie, jeszcze flaga z niego wyjdzie. No więc olejmy sobie temat. Zostawmy to może na kiedyś indziej. Dobra, rezydenciaki, ja tutaj sobie ogarnę właśnie ekwipunek, wszystko. I uważam, że to będzie idealny moment, żeby zakończyć sobie Resident Evil 4, odcinek number 14. Skorzystajmy tutaj z pozycji taktycznej. Ten już maseczkę ma, wie o co kaman. Wie, że 2020 bije nas po tyłku. Więc zabiorę sobie tutaj te fanty rezydenciaki, zapiszę sobie stan rozgrywki. No i widzimy się w kolejnym 15 już odcinku z gry Resident Evil 4. Nie będę ukrywał rezydenciaki, że zbliżamy się już bardzo, bardzo do końca tutaj Resident Evil 4. Ale to nie znaczy, że oczywiście kończymy za odcinek 2 czy 3. Jeszcze go kurna może tutaj pociorkam po tych jajeczkach. Twardy z niego bydle. To mu przyznaję, zwracam honor. Dobra, nie przedłużam, żegnam. Dzięki wielkie, że byliście. Dzięki, że wpadliście. Cześć, hej.